Dzień dobry, ja nazywam się Paweł Kozłowski. Jestem wiceprzewodniczącym Koła Naukowego Politologów Politykon i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę, podczas której dowiemy się, czy mecz to rzeczywiście tylko pretekst. Przede wszystkim chciałbym powitać naszych gości, czyli redaktor Anitę Werner, dziennikarkę Faktów na Pałacu TVN24. Bardzo miło. Dzień dobry wszystkim. Oraz dyrektora kanału Sport, profesora Michała Kobieleckiego, eksperta do spraw stosunków międzynarodowych i polityki sportowej oraz doktora Rafała Junga, eksperta w dziedzinie historii XX i XXI wieku oraz historii sportu. Korzystając z okazji, chciałbym również podziękować kolegium rektorskiemu, gronu dziekańskiemu, pracownikom uczelni oraz członkom koła, jak i również Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej w Łodzi za oferowane wsparcie oraz obecność. Chciałbym również przypomnieć, że na zewnątrz mogą Państwo zakupić książki autorów, oczywiście, przy stoisku Księgarni do Dzieła. I chciałbym również poprosić naszego dziekana, profesora Ryszarda Machnikowskiego, o uroczyste otwarcie debaty. Dziękuję bardzo, ponieważ wszystkie zaproszone osoby zostały wymienione, a czekamy na to, co się zdarzy za chwileczkę, więc ja już Państwa, jeśli Państwo pozwolą, z imienia i nazwiska nie będę drugi raz witał. Natomiast witam serdecznie wszystkich gości, tych, którzy są obecni także w sali i także tych, którzy mogą nas obserwować na różnych płaszczyznach i platformach mediów społecznościowych. Bardzo się cieszę, że dochodzi do tego wydarzenia, którego pretekstem jest książka, która leży przede mną. Książka pani redaktora Anity Werner i pana redaktora Michała Kołodziejczyka, Mecz to pretekst, futbol, wojna, polityka, bo to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby porozmawiać sobie o takich sprawach, które się łączą, czyli właśnie o sporcie i polityce. My rozwijamy te badania w ramach naszego wydziału, mając wsparcie oczywiście grona rektorskiego, także bardzo się cieszę, że do tego spotkania dochodzi, mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, jesteśmy w stanie Państwa zarówno witać i gościć na naszym wydziale, jak też i przekazywać obraz i dźwięk z tego spotkania. Bardzo dziękuję, witam serdecznie jeszcze raz i bardzo jestem ciekaw, co tutaj za chwilkę wydarzy się, bo myślę, że będzie to bardzo ciekawe, intelektualne doświadczenie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Witam jeszcze raz i zapraszam Państwa do rozpoczęcia dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do pytań. Przede wszystkim chciałem zapytać Państwa, którą historię uważają Państwo za najważniejszą? Taka, która najmocniej oddała się sportu. Osobiście mi najbardziej spodobała się i największy wpływ wywarła historia z Bośni i Hercegowiny. Ponieważ praca sztuki piłkarskiej, która wychowywała przyszłe pokolenia, to nie lada wyzwania, a co dopiero podczas wojny. Ten sam mikrofon? Nie, dobrze. Może wezmę w taki sposób. Dzień dobry Państwu, bardzo, bardzo nam miło, że jesteśmy tutaj z Wami. Ja tak zarządziłam, że będę pierwsza mówić, ale mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Ja chciałem tylko przeprosić za to opóźnienie w naszym przybyciu. Tutaj to jest całkowicie moja wina. Po prostu wpadliśmy w taki, znaczy wpadłem w taki wir po powrocie ze Stanów, że nie byłem w stanie się wyjechać z pracy. Więc przepraszam, że dwa tygodnie opóźnienia nastąpiły. I już oddaję. Spokojnie, ja tylko nie działa? Działa. Ja tylko powiem, że i tak mikrofony zbierające do przekazu są tutaj, tak? Okej. Okay. Na nasze. One chyba tak działają, one chyba powinny być bliżej. No nieważne. Nie znam się. Są zbierające, to może już tutaj po Państwa tak będziemy krzyczeć. Dobrze. Ja się na to. Odpowiadając na Pana pytanie, jakbym miała tak na szybko powiedzieć, co dla mnie było najbardziej murowujące się w pamięć, to chyba rzeczywiście wybrałabym dwa miejsca, to znaczy Bośnia i Hercegowina i Izrael, ale rzeczywiście z naciskiem na Bośnię i Hercegowinę, dlatego że tam rzeczywiście było bardzo dużo emocji związanych nie tylko z sportem, z piłką nożną, ale też z wojną, która mocno nam wszystkich naznaczyła i też naznaczyła wszystkie historie.
Ale to, co chciałam na początku powiedzieć wszystkim z Państwa, to to, że dla mnie... Dla mnie ta książka to nie jest książka o funkcjonarze i to nie jest książka o sporcie. To jest książka o ludziach, o ich emocjach, o ich historiach. To jest książka o świecie. I ja przede wszystkim dlatego się zdecydowałam na to, żeby przyjąć zaproszenie Michała do tego, żebyśmy razem ją napisali, bo ja ze swoją ciekawością świata i ze swoją działką tak naprawdę, czyli ja się przecież na co dzień zajmuję newsami, polityką, geopolityką. Czułam od razu, że się w tym odnajdę, dlatego że Michał mi wskazał na to, jak piłką nożną można wytłumaczyć świat. I to tak naprawdę był nasz punkt wyjścia, to znaczy to pytanie i odpowiedź na to pytanie. I w każdym z tych miejsc sześciu, w których byliśmy i które są opisane w tej książce, my tak naprawdę tłumaczymy świat właśnie dzięki piłce nożnej. I to się w bardzo prosty sposób dzieje. I mówię o tym dlatego w pierwszej kolejności, żeby wszystkim tym, którym się wydaje, że jest to książka o sporcie albo nie tylko o piłce nożnej, żeby naświetlić to, że tak nie jest. I ja jestem też doskonałym przykładem jako współautor, ale też jako dziennikarz na co dzień zajmujący się newsami, że to są historie, skoro to są historie, w którym też jest mój wkład, to są historie nie stricte piłkarskie i sportowe. I to jest niesamowite, jak to można łatwo zrobić. Jak idąc na mecz piłkarski, można nie zwrócić uwagi tylko i wyłącznie na to, co dzieje się na boisku, ale też na to, co jest poza boiskiem. I nagle się z tego robi wielopoziomowa, skomplikowana historia. Jeżeli się spojrzy, gdzie leży ten stadion, na którym jesteśmy na przykład, albo kto na niego przychodzi, jacy to są ludzie, w jakim kraju jesteśmy, jaki ten kraj ma historię, jaki jest związek z tą historią tych ludzi, którzy przychodzą, albo tego, o czym oni akurat rozmawiają. To wszystko się nagle łączy i to jest niesamowite, jak to się łączy. W Bośni i Hercegowinie akurat to się jeszcze, to była właśnie wielowątkowa historia, to znaczy nie tylko historia szkółki piłkarskiej stworzonej podczas wojny przez Predraga Pasicza, czyli świetnego piłkarza byłej Jugosławii, szkółki dla dzieciaków, która to szkółka miała pomóc tym dzieciakom zapomnieć o traumie wojny. I jak to mówił Predrag Pasic, chodziło o to, że ta hala, w której trenowali chłopcy, była wypełniona ich marzeniami, a na zewnątrz spadały bomby. I to był taki azyl, w którym oni zapominali o tej wojnie, chociaż ta wojna w nich była, bo pamiętam, jak nam mówił Predrag Pasic o tym, że po sposobie, w jaki jakiś chłopiec biegnie, on mógł od razu się zorientować, jak dużą traumę to dziecko miało ze sobą, bo był to w stanie rozpoznać po tym, jak ono się rusza. Więc to był jeden wątek. Drugi wątek to był wątek piłkarzy, którzy profesjonalni piłkarze, którzy, żeby pójść na trening, najpierw musieli udać się zabić. No i trzeci wątek to był w ogóle wątek życia podczas wojny, które to życie poznaliśmy w relacjach różnych osób, także kobiety, Boby, która opowiadała o tym, jak chociażby trzeba było stać po 6 godzin na przykład w kolejce po wodę, kiedy naokoło spadały bomby, a kobieta po wodę, ona akurat stała po wodę po to, żeby umyć swoje włosy, bo miała długie włosy i zawsze chciała być czysta. No i opowiadała o tym, dlaczego chciała być czysta i dlaczego chciała zawsze dobrze wyglądać podczas wojny, podczas obrażenia w Sarajewie. Otóż dlatego, że jak będzie szła któregoś razu przez miasto i akurat zabije ją snajper i będzie leżeć tak na ulicy i wszyscy będą na nią patrzeć, jak tak leży martwa, to chciała dobrze wyglądać. No i jak się słucha takich historii, to jak widzicie Państwo, już jesteśmy daleko od piłki nożnej, tak? a blisko różnych właśnie emocji. Ja mam takie wrażenie, że świat da się wytłumaczyć tym, w czym jest się dobrym. To znaczy zapewne, jeśli ktoś zna się na muzyce, to muzyką też wytłumaczy świat. My tego nie potrafimy. Na literaturze pewnie też się da, nawet dużo bardziej i szybciej niż na sporcie, na przykładzie sportu. Ja już niektórym z Państwa mówiłem, że pewnie trochę wynikało to z kompleksów, z takiego zakuśnięcia się światem na początku. Ja pierwszy raz leciałem samolotem, jak miałem 17 lat, potem zacząłem pracować i pomyślałem, że gdzieś jak będę, to nigdy
już mogę nie mieć okazji wrócić w to miejsce. I szkoda lecieć tylko na lotnisko, hotel i stadion, więc ja zawsze byłem przed wyjazdem oczytany z historii tego miejsca. Jak mecz był o 20, to byłem na nogach o 6, żeby zwiedzać to, co się tam ciekawego jest do zobaczenia. Te dziennikarskie kontakty też zawsze sprawiały, że nie oglądało się, nie wiem, będąc w Warszawie, to nie szło się tylko na Starówkę, czy będąc w Łodzi, nie szło się do manufaktury, tylko oglądało się rzeczy, których w przewodnikach nie było. No to dziennikarze zawsze sobie tam ciekawe rzeczy podszyptują, co warto zobaczyć. I w ogóle strasznie fajna funkcja, strasznie fajne politologia, polityka sportu. Bardzo ciekawa sprawa. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, to jest coś, co zawsze mnie pasjonowało. Nie wiem, czy macie jakieś studia, bo pewnie się zapiszesz. Tego się nie da odłączyć. Muszę o swoich profesorach wspomnieć, o Stefanie Szczerbku, o Mirosławie Żółkowskim z Rzeczpospolitej. Trudno było tworzyć dział sportowy w Rzeczpospolitej, bo to nie jest czytelnik sportu. I Mirek i Stefan pokazali mi, że nie ograniczając się do słupków i poprzeczki, można tych ludzi zainteresować tym, w jakim miejscu coś się dzieje i dlaczego wygląda tak, a nie inaczej. My wróciliśmy właśnie ze Stanów Zjednoczonych i byliśmy na meczu futbolu amerykańskiego, na meczu Los Angeles Galaxy piłki nożnej i tam się przyjeżdża na parking o godzinie 8, rozstawia się grilla, całymi rodzinami ten parking się zajmuje, on żyje tam przez całą dobę, później wchodzi się na mecz i na boisko się zerka, bo w międzyczasie są dwa występy stand-uperów i trzy koncerty ludzi, którzy odebrali właśnie grami. W Stanach Zjednoczonych najprostsza zasada, w Stanach Zjednoczonych sport ma być rozrywką, a w Europie sport jest wojną. I ktoś, kogo pasjonuje najbardziej właśnie XX, XXI wiek, w sporcie znajdzie tą plemienność najszybciej z jakiejkolwiek granicy, z jakiejkolwiek materii życia społecznego. Myślę, że fani Rolling Stonesów i Beatlesów, to jednak jest inna bajka, bo jakąś płaszczyznę porozumienia znajdą i się dogadają. Natomiast w Irlandii Północnej albo ktoś był niebieski, albo ktoś był zielony, albo ktoś był za Celticiem, albo ktoś był za Rangersami i płaszczyzn porozumienia wielu nie było. Bo tam są ludzie, którzy ciągle nie byli w dzielnicy obok. Jeszcze 3 lata temu, też to może już teraz więcej, Belfast był zbudowany w taki sposób, że kiedy centrum jest w środku, wszystkie trasy komunikacji miejskiej prowadziły do centrum w promieniście, a nie było żadnej trasy łączącej najbliższe dzielnice. Czyli żeby pójść do dzielnicy oddalonej o kilometr, trzeba było najpierw pojechać 10 km do centrum i wrócić 10 km do tak naprawdę sąsiadów. I znamy ludzi, którzy po prostu przez całe swoje życie u tych sąsiadów nie byli. Byli tylko w centrum i w swojej dzielnicy. I nie są to przypadki, że my znamy ludzi, jest ich troje w tym Belfaście i się do nich przychodzi pogadać, że to są ci wyjątkowi ludzie, tylko to jest codzienność. I właśnie na przykładzie piłki nożnej najłatwiej było ją nam pokazać. Nie wiem, czy wyczerpaliśmy pana pytania. W ogóle tak się chciałam zapytać, może pan usiądzie z nami? Pewnie. Jest pan jedyną osobą, która stoi, to w sumie jest. Może jeszcze poproszę o zabranie głosu naszych prelegentów wydziałowych? Dzień dobry państwu. Ja powiem tak, ta książka, którą tutaj państwo napisaliście, to jest książka politologiczna. Oczywiście nie w tym względzie takim naukowym, prawda, bez rozbudowanego aparatu, ale tutaj pan redaktor pytał o studia politologiczne, znaczy studia związane z politologią sportu, to tak skromnie mówiąc, zwracam się tutaj do Michała, to my takie rzeczy tutaj robimy. Staramy się przynajmniej. To znaczy, by patrzeć na świat i przez pryzmat sportu, gdzie właśnie ten sport jest dla nas pretekstem, ważnym pretekstem, no bo sport to jest zjawisko globalne dzisiaj, piłka nożna w szczególności. Ja bym chciał też państwu zaproponować takie
takie może też takie wspólne zastanowienie się nad podstawowym pytaniem, dlaczego piłka nożna jest tak popularna. Najmniej jest najtańszy dostęp. Pewnie tenis mógłby być równie popularny, ale wynajęcie kortu to jest nawet w Polsce 200 zł za godzinę. Zrobienie piłki wszyscy znamy z podstawówki. To może być równie dobrze kiedyś związane ubrania sklejowe taśmą albo piłeczka tenisowa, bramki z plecaków. Ale dlaczego sport, który jest tak mało precyzyjny w sensie technicznym, to znaczy łatwiej jest przecież nam używać rąk, prawda? Więc siatkówka, piłka ręczna. Siatkówka to jest sport oparty na wyuczonych ruchach. No tak, to siatkówka, jest... ale koszykówka czy piłka ręczna chociażby. Dlaczego? I też przecież na otwartych przestrzeniach można je uprawiać. No, ale trudniej. To znaczy, wydaje mi się, że konstrukcja z samego kosza do koszykówki. Wszyscy pamiętamy początek lat 90. i hej to NBA. Wtedy zaczęli budować u nas zaczęto budować boiska do koszykówki. W piłce ręcznej się odbija się piłkę o ziemię. Aczkolwiek kolega mi dawno uświadomił, że jest już piłka ręczna plażowa, jeśli się nie odbija. Więc rzeczywiście można by to było połączyć. Tak. Natomiast wydaje mi się, że w piłce nożnej najłatwiej też pokazać coś, co streetwise, mądrość ulicy, cwaniactwo. Najłatwiej, nie mówię o czymś, co jest sprzeczne z ideą fair play, co jest sprzeczne z zasadami gry, tylko na przykład z jakimś zagraniem, z jakimś dribblingiem, czymś kompletnie nowym, na co ma się czas na przykład faweli każdego dnia trenując na ulicy. Musimy pamiętać, że ten czynnik ekonomiczny, czyli poprawy jakości życia własnego i życia rodziny, jest jednym z największych motywatorów kariery w piłce nożnej. I bardzo wielu piłkarzy wywodzi się z nizin społecznych, a niewielu z tych rodzin takich, gdzie dany sportowiec mógłby robić w życiu dużo, dużo rzeczy więcej. Kaka jest takim przykładem, który jest, nie wiem, czy z profesorskiej rodziny, czy z ekonomistów rodziny, ale to jest wyjątek. Ale też wydaje mi się, że piłka nożna jest pełna, świat piłki nożnej jest przecież światem pełnym piłkarzy właśnie, którym udało się spełnić marzenia. W jakiś sposób wspólne kibicowanie najlepszym drużynom, ulubionym, ukochanym swoim najlepszym drużynom też jest jakimś spełnieniem marzenia. To jest jakiś świat, do którego chce się należeć, chociażby wtedy, jeżeli on jest wcale nie taki spektakularny, nie taki kolorowy. Ja pamiętam jeden z takich meczów piłkarskich, na których byliśmy razem z Michałem, który on mnie zaprowadził, który też był elementem researchu, poszukiwania atmosfery i emocji do naszej książki. To był mecz w Mitrowicy w Kosowie. Gdybyście mnie Państwo zapytali o najdziwniejszy mecz, na którym byłam, to chyba właśnie wymieniła ten. Gdzie to jest miasto podzielone. To jest miasto, gdzie są z jednej strony Serbowie, z drugiej strony Albańczycy. I my byliśmy po tej albańskiej stronie. I byłam chyba jedyną kobietą na trybunie. I ta trybuna była właściwie nie taką trybuną, jak sobie wyobrażacie, nastawiona w Polsce, tylko to były takie bloki betonowe. To był bardzo skromny stadion, tam nic nie było poza tym, że była trawa, trawa i takie bloki betonowe, na których siedzieli ludzie, faceci, skubiący sobie słonecznika. Bardzo podejrzliwie na nas patrzyli na samym początku, no bo jakby to powiedzieć, bardziej pasujemy fizjonomią jednak do z drugiej strony mostu, a nie do Albańczyków. Ale jak się przekonali parę minut później, skąd jesteśmy, to i że jesteśmy bardzo zainteresowani tym, gdzie żyją, co robią i nie tylko samym meczem, no to już panowie obok zaczęli mnie częstować słonecznikiem, tak? W związku z czym przełamywanie lodów nastąpiło bardzo szybko, ale też jakby tamten mecz mi pokazał, jak bardzo prosta droga jest do takich
No do marzeń właśnie, takich nawet wspólnego kibicowania, w sytuacji, w której jeszcze niedawno to by nie było możliwe. Pamiętajmy, że Kosowo ogłosiło niepodległość naprawdę bardzo niedawno i jeszcze wcześniej to byli ludzie, którzy żyli w strachu przed wojną. My będąc w Kosowie, akurat byliśmy na meczu Kosowo-Anglia i to było niesamowite przeżycie. To Michał mówi, że dla niego to jest niesamowite przeżycie, a dla mnie to już w ogóle. To znaczy pierwszy raz w swoim życiu zobaczyłam taką ogromną atmosferę przyjaźni pomiędzy dwoma drużynami, które ze sobą za chwilę rywalizują na boisku, przed meczem. To znaczy przyjechali Anglicy i okazało się, że mieszkańcy Kosowa witają Anglików hasłami Welcome Brothers. Zatrzymują ich na ulicy, zapraszają do domów. Dlaczego? Dlatego, że brytyjscy żołnierze dla wielu mieszkańców Kosowa byli tymi, których jako pierwsi zobaczyli przez okno po miesiącach ukrywania się w domach, w piwnicach, kiedy mogli poczuć, że są wolni w końcu. To Brytyjczycy byli tymi, którzy gdzieś tam poruszali się po ulicach i ogłaszali de facto swoją obecnością, że już jest po wojnie. Szokujące w tym wszystkim było to, że ja byłem wielokrotnie na meczach na Bałkanach i zawsze to była wojna. Pamiętacie nawet, którzy z was, z państwa, którzy interesujecie się sportem, jak był mecz nawet Czarnogóra, Polska 2-2, kiedy Przemysław Tytoń został obrzucony petardami w Podgorice. Tam zawsze stawiam tłum. Czy jest to Belgrad, czy jest to Zagrzeb, czy jest to Podgorica. Czy jest to Tirana? Przed chwilą przecież też butelki leciały i mecz był przerwany na ponad tam 20 chyba minut. Więc to, co muszę dodać do tej historii, że my byliśmy na meczu z Anglią, natomiast nasi rozmówcy przekonują nas, że tak to wygląda w Kosowie. Bo chuliganerka to już jest temat, w którym po pierwsze oni nie byliby najlepsi. I to już jest przypięta łatka do bałkańskiej ligi, że chuligani są tam najgroźniejsi. I oni stwierdzili, że będą najbardziej przyjaznymi kibicami na świecie. Zapewniali nas, że tak samo było, no bo to Anglii łatwo wytłumaczyć, że oni ich wyzwalali, albo dawali im szansę na normalne życie, może tak lepiej powiedzieć. I, że tak samo się zachowują, kiedy przyjechali Czesi, czy kiedy przyjechali kibice drużyny, z którymi Kosowo w tych eliminacjach walczyło. Ale właśnie na przykładzie Kosowa też ostatnio był, bo tego w książce już nie zdążyliśmy zamieścić, bo to przykład po jej wydaniu, był mecz Hiszpania-Kosowo w eliminacjach do mundialu. Hiszpania oczywiście, to się fajnie łączy wszystko z naszą książką, bo mamy też tam Bilbao i Baskonię. Hiszpania oczywiście Kosowa nie uznaje, bo się boi. Bo jakby uznała Kosowo, to za chwilę kraj Basków by powiedział, haha, uznajecie Kosowo, to teraz my. Potem Katalonia by powiedziała to samo. Więc Hiszpanie powiedzieli na początku, że nie puszczą hymnu Kosowa w trakcie meczu w Hiszpanii, bo nie ma takiego państwa. Kosowianie powiedzieli, to w takim razie nie przyjeżdżamy. No to powiedzieli, że dobrze, to puścimy hymn, ale przedstawimy go jako melodię z terytorium Kosowa. Tak zostało to ostatecznie przedstawione. Przypominam, że zrobili to Hiszpanie, którzy nie mają słów do hymnu. I rzeczywiście mają melodię, bo nic więcej nie byli w stanie uzgodnić, w jakim języku ten hymn miałby powstać. A już uwłaczające moim zdaniem dla gości, to było we wszystkich przekazach hiszpańskiej telewizji, było to, że jak są w grafikach skróty państw, nie wiem, Polska gra z Niemcami, jest Polge, wszystko jest wersalikami, wszystko jest wielkimi literami, tak w hiszpańskiej telewizji było ESP wielkimi literami, myślnik i KOS małymi literami. Wyjątkowo mocno byłem wtedy za Kosowem. Tak po prostu z tego powodu, żeby utrzeć nas, komu to tak postępuje. Polska uznała istnienie Kosowa głównie przez naciski Stanów Zjednoczonych, czyli największego sojusznika Kosowa. Tak naprawdę bazę dla amerykańskiego wojska na terenie Bałkanów. No chyba najbardziej imponujący jest nowy budynek ambasady Stanów Zjednoczonych w Kosowie. Dzieci tam się nazywają albo Bill,
albo Tony Blair pisany razem. Nie, to jest nie jest to Tony Blair. Tony Blair. Tony Blair. Tony Blair. To jest imię. To jest... W sensie jedno słowo składające się z Tony'ego i Blair. A jeszcze z Kosowem taka sytuacja, która też jakby tłumaczy, dlaczego mecz to pretekst i pewne rzeczy, tylko że to możecie oczywiście interpretować jak chcecie, czy Kosowo powinno być państwem, czy nie powinno być państwem. Czy to dlatego, że nie miało wystarczającej autonomii w Jugosławii. Wydarzyło się później to, co się wydarzyło z wojną na terenie tego kraju, gdzie rzeczywiście no, to są Albańczycy. To są po prostu Albańczycy przedzieleni po II wojnie światowej granicą, którzy po II wojnie mieli lepiej niż Albańczycy uchorzy, no bo tam reżim był dramatyczny, a tutaj oni sobie żyli w radosnej Jugosławii, ale nie było republiki Albanii, Republiki Kosowskiej, która byłaby taką częścią jak Chorwacja, Serbia czy Czarnogóra. Oni nigdy tego od Tity nie dostali. Rosjanie, czyli z kolei wielki sojusznik Serbii na Bałkanach, oczywiście Kosowa nie uznali, ale kiedy to była karateczka, prawda? Wywalczyła złoty medal na Mistrzostwach Świata. Rozgrywany w Rosji, to hymn Kosowa musiał być odegrany. No bo takie są przepisy sportowe. No to w tym przypadku piłka nożna, bo jest to najbliższa dyscyplina, ale pamiętajmy, że wiele razy na otwarciu Igrzysk Olimpijskich maszerują przedstawiciele większej liczby krajów niż jest w ONZ-cie. A propos jeszcze powszechności. A propos powszechności piłki nożnej i pytania, dlaczego akurat piłka nożna jest tak powszechna, to też chciałam zwrócić uwagę na to, że przez piłkę nożną najprościej jest przemówić i skomunikować się z dużą masą ludzi ze społeczeństwem. To znaczy mam tutaj na myśli to, że piłka nożna może stać się językiem komunikacji albo też narzędziem do budowania mostów, do naprawiania społeczeństw. To znaczy podczas pracy nad naszą książką przekonaliśmy się o tym co najmniej w dwóch miejscach, o których teraz myślę, to znaczy Irlandia Północna i Izrael. W Izraelu, gdzie są z jednej strony Palestyńczycy, a z drugiej strony Izraelczycy, piłka nożna staje się takim narzędziem do łączenia, staje się nadzieją tak naprawdę na pokój. Byliśmy w centrum Szymona Pereza w Tel Awiwie, gdzie rozmawialiśmy z dyrektorką jednego z departamentów, która właśnie jest odpowiedzialna za to, żeby poprzez warsztaty prowadzone wśród dzieciaków de facto próbować robić pokój w przyszłym społeczeństwie. To znaczy, dzieci w wieku około 10 lat, 10-12, zapraszane na warsztaty zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy. I w tej chwili, w jaki sposób obala się mity i w jaki sposób te dzieciaki się łączą, w jaki sposób buduje się wspólną platformę porozumienia. Z reguły jest tak, że to izraelskie dzieci czekają na te palestyńskie, to znaczy te palestyńskie dojeżdżają ze swojej strony, tak, przez checkpointy, autobusem, jest to trochę trwa. I oto nadjeżdża autokar z palestyńskimi dziećmi i ta dyrektorka mówi nam, jakie są sytuacje na samym początku warsztatów. Otóż te izraelskie dzieci, które czekają na te palestyńskie, są przekonane, że z autobusu wyjdą dzieci, które mają brody. Ponieważ taki mają obraz Palestyńczyka. Tak widzą w swoich głowach Araba. I jak wchodzą dzieciaki, które de facto wyglądają tak samo jak te izraelskie, to nagle się okazuje, no nagle jest pierwszy wow, pierwsze zaskoczenie, tak? Pierwsza niespodzianka. I one się przekonują, że one bardzo podobnie wyglądają. Później podczas gry w piłkę uczą, nie znają przecież swoich języków, więc uczą się prostych zwrotów, na przykład podaj. To nie strzela. Więc uczą się w jakiś sposób już porozumiewać na boisku. I bardzo poruszające dla mnie osobiście była historia, którą opowiadała ona właśnie z pewnych warsztatów, które się odbywały akurat w momencie, kiedy odbywały się warsztaty, był alarm bombowy i po stronie izraelskiej był alarm bombowy, dzieciaki musiały zbiec do schronów. I podczas kiedy na górze latały rakiety,
tak, między Strefą Gazy i Izraelem, to na dole w schronach dzieci izraelskie przytulały te palestyńskie i odwrotnie. Tak. I to ten obrazek też i ta relacja pokazuje, w jaki sposób można próbować przez sport budować porozumienie. Można próbować budować mosty, bo te dzieciaki, które już raz się spotkały, nie są dla siebie już anonimowe, one już znają swoje imiona. One wiedzą, jak się do siebie zwracać. I ten świat, który miały do tej pory w głowach, już jest odczarowany. I to dzięki piłce nożnej, dzięki warsztatom ze sportu. To może teraz ja tak aż sobie wynotowałem, przysłuchując do tej dyskusji tyle ciekawych wątków strzałem. W ogóle w pierwszej kolejności chciałem pogratulować i podziękować za tą książkę. Ja ją kupiłem zaraz po premierze, pokonałem w parę dni i bardzo wiele rzeczy się dowiedziałem. Ja zawsze sport, a polityka raczej starałem się traktować z perspektywy bardziej stosunków międzynarodowych i mnóstwa, jakby w wielu tych aspektach słyszałem, czytałem, badałem, ale z troszkę innej perspektywy, więc bardzo, bardzo przyjemnie mi się to czytało. To kilka może takich głosów dyskusji, wątków, które już się tutaj pojawiły. Pierwszy, polityka i sport. To świetnie wybrzmiało i w książce, i właściwie nam dzisiaj tutaj w dyskusji. Sport to jest takie narzędzie obusieczne. Z jednej strony piłka nożna, a nie tylko piłka nożna, wzbudza ogromne emocje, często negatywne emocje. Sport nigdy nie jest, szczególnie ten sport międzynarodowy, nigdy nie jest odizolowany od narodowości. Zresztą to były dyskusje, kiedy tworzy się nowoczesny sport. Kubertę nie był zwolennikiem, żeby flagi były wywieszane, czy hymny narodowe podczas Igrzysk Olimpijskich, bo obawiał się właśnie tego nacjonalizmu w sporcie. Zresztą jest zresztą taki termin też w języku angielskim, sports nationalism, który dotyczy takiej właśnie rywalizacji o podłożu nacjonalistycznym w sporcie. Więc to oczywiście jest ta jedna strona barykady. Ale z drugiej strony to, o czym przed chwilką tutaj pani redaktor mówiła, sport pozwala budować mosty. Sport i polityka to nie jest to samo. A ponieważ to nie jest to samo, to w sporcie można sobie pozwolić na troszeczkę więcej, jeśli chodzi o próby zbliżenia. Bo nikt nie powie, ale dlaczego wy z nimi wspólnie gracie w piłkę. Ale to jest tylko sport, to nie jest polityka. Można zrobić więcej, można zorganizować wspólne zajęcia dla dzieci, można zorganizować wymianę sportową. Dyplomacja ping-pongowa słynna, na pewno wielu z Państwa słyszało. No całkowita izolacja amerykańsko-chińska i nagle przy wykorzystaniu takiego wytrychu, jakim jest sport, możemy sobie pozwolić na to, żeby pójść o krok dalej, a kto wie, czasem może uda się, że za tym krokiem sportowym pójdą kroki polityczne. Rzadko tak się dzieje w rzeczywistości na poziomie takiej wysokiej polityki, ale czasem się dzieje. Cóż jeszcze? Kosowo. Kosowo to jest super interesujący wątek, ja go z bardzo dużym zainteresowaniem czytałem, dlatego że on ma też bardzo duże znaczenie z tej perspektywy, która dla mnie badawczo była zawsze bardziej interesująca, czyli polityka stosunki międzynarodowe. Po ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo, jednym z pierwszych kroków, tak, jednym z pierwszych celów strategicznych tego państwa było uzyskanie uznania międzynarodowego. To jest coś, czym Kosowo zmaga się do dzisiaj. Jak to starało się osiągnąć? No wiadomo było, że w ONZ może nie pójść prosto. W takich typowych organizacjach międzynarodowych może nie pójść prosto. Więc co robiono? Z jednej strony politycznie skupiono się na organizacjach wyspecjalizowanych, tam gdzie dało się jakoś bez chociażby, nie wiem, oporu ze strony Rosji, tak, mocarstwa, uzyskać uznanie. Ale drugi aspekt, być może tak naprawdę skuteczniejszy, to było staranie się o to, żeby móc brać udział w międzynarodowych rywalizacjach sportowych, żeby federacje z Kosowa uzyskały członkostwo w federacjach europejskich, żeby zostać członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i móc startować w igrzyskach. I wiele uwagi temu poświęcono, pomijając takie bardzo, bardzo miękkie działania, też typu, no nie wiem, lobowanie Google'a, żeby Kosowo nagle na mapie funkcjonowało jako, na Google Maps funkcjonowało jako państwo, a nie jako część Serbii. Więc tutaj mnóstwo wątków. Odnośnie tego, o czym też tutaj Państwo powiedzieliście dzisiaj, o tym meczu Hiszpania-Kosowo, to jest dla mnie też w ogóle bardzo, bardzo ciekawy wątek. Ja ostatnio też badałem po części. To, co ostatnio międzynarodowe organizacje sportowe zaczęły wprowadzać, czyli ograniczenia w losowaniu grup. Tak, żeby państwa, które się nie uznają, państwa, które są w jakiś sposób skonfliktowane, nie trafiły na siebie. Żeby uniknąć potencjalnie właśnie takiej nieprzyjemnej symboliki, czy walki kibiców, czy innego tego typu działania. I to jest
absolutnie fascynujące, jeśli chodzi o całe połączenie sportu i polityki, dlatego że organizacje sportowe właściwie od zarania dziejów starały się bardzo mocno podkreślać tą oddzielność sportu i polityki. To oczywiście była fikcyjna, to było fikcyjne, ale to zawsze podkreślano. W związku z czym Międzynarodowy Komitet Olimpijski zabrania jakichkolwiek deklaracji o natury politycznej, tak? Na igrzyskach w Tokio sportowcy mieli nie klękać w ramach poparcia dla Black Lives Matter. Natomiast w tym momencie obserwujemy absolutne odejście od tego trendu, kiedy organizacje sportowe właściwie dla wygody, dla uniknięcia może kontrowersji, kiedy znowu dojdzie do, nie wiem, przerwania meczu w efekcie jakiejś przemocy na trybunach, no unikamy niewygodnych tematów i zupełnie i po prostu nie dopuszczamy do nich, więc to jest jeszcze taka, powiedzmy, ciekawostka do dodania. I rozmawiając jeszcze o organizacjach sportowych, ta sprawa z Mistrzostw Świata w Rosji, Krym było wygrane po interwencji ze strony organizacji. Rosjanie nie chcieli odegrać Krymu, Rosjanie nie chcieli wywieźć flagi Kosowa, więc tutaj też taki ciekawy wątek związany właśnie z możliwością wpływania niekiedy liderów organizacji sportowych także i na zachowanie państw w pewnych pojedynczych sytuacjach. Jeśli mogę, to bardzo ciekawe, co pan mówi, to po pierwsze, pisząc tą książkę, chcieliśmy też, właśnie teraz, a nie pisząc, podkreślić, że my nie jesteśmy naukowcami. Mieliśmy olbrzymi stres, pisząc książkę, która no jest po części politologiczna. Było tak, że ja odchodziłem z Wirtualnej Polski i przechodząc do Kanapus miałem 11 miesięcy zakazu konkurencji. To dość sprzyjało poprawianiu błędów, szukaniu źródeł i jakby pilnowaniu, żeby nie było wpadek. Zresztą jako osoba, która na Twitterze wytyka błędy we wszystkich książkach, których znajdzie, to miałem też olbrzymi stres, że to samo będzie ze mną. I było, ale znaleźli tylko jeden, to znaczy Irlandia Północna nie wygrała 4-1 z Hiszpanią, tylko 3-2. Jak zobaczyłem, że to jest ten jedyny błąd wytknięty, to spadł mi kamień z serca. Co do Kubertena, to dobrze, że nie wszystkie jego pomysły utrzymały się w życiu, nie tylko ten. Całe szczęście, oczywiście. On kobiet nie dopuszczał w ogóle do igrzysk, miało ich nie być. I jeszcze, no widzi pan, powinienem też na tak powiedzieć. Na szczęście mam długopis i kartkę, ale na pewno chciałem powiedzieć o tym właśnie naszym strachu. Też kiedy tutaj przyjeżdżaliśmy i patrzyliśmy, z kim będziemy siedzieć przy jednym stole, bo zdajemy sobie sprawę też, że nadrozrzut geograficzny sprawia, że znaleźć ekspertów od tej książki, w sensie zarówno od Irlandii Północnej, jak i Izraela, i Bałkanów, i jeszcze Naddniestrza, jest bardzo trudno. Nam bardzo wiele osób pomogło w zrozumieniu takiej sytuacji. I nie tylko są to naukowcy, ale też dziennikarze, dyplomaci. Piotrek Oleksy z Poznania na przykład, który zajmuje się Naddniestrzem i Mołdawią, też pisarz w wydawnictwie Czarnej Książki wydaje. Ola Ujek w Belfaście, też zaangażowana bardzo społecznie, działaczka, można powiedzieć, tak ją nazwać. Jak ją nazwać? Działaczka społeczna, działaczka... Tak, działaczka społeczna, aktywistka. Aktywistka, ale jakby w strukturach, które tam są bardzo szeroko rozwinięte w Irlandii Północnej. No i też Boba Izdek w Bośni i Hercegowinie, tak, która kiedyś właśnie pracowała jako dziennikarka, pomagała zagranicznym ekipom, później współpracowała właśnie z generałem Jovanem Liviakiem, już świetnie pamięć. A w ogóle to mam dla panów też taki pomysł, chyba że oczywiście im powiedzie, że my już to zrobiliśmy 10 lat temu, ale dziś wyczytałem bardzo szczątkową teorię o tym, że w sposobie gry danego kraju, reprezentacji, da się odnaleźć historię tego kraju. Może bardziej charakter narodowy. Tak, jak się mówi o Jugosławii, że to jest, że to była Brazylia Europy, reprezentacji. Ale na przykład Włosi, którzy no teraz już nie są mistrzami katynarzy, tak? Ale Włosi, którzy, pomijając protesty Cesarstwa Rzymskiego, czyli nie że Rzymianie, tylko Włosi, po Garibaldi, nie prowadzili właściwie wojen ofensywnych. Mieli jedną bitwę ofensywną,
No bo oni się zajmują tylko kalczym. Bronią się, zawsze się bronią, w związku z tym byli mistrzami defensywy, że w każdym kraju jakby ta szkoła piłkarska odpowiada mentalności. U nas zapewne najbliżej byłoby do pospolitego ruszenia. Kontratu. Oczywiście. Jest w ruchu bram, a ty Michale nie stoisz w zbroi, prawda? Więc wtedy ten jakby Lewandowski woła chłopaków i próbuje ich sprawić, że coś wypali. Wiem, co miałem jeszcze ostatnie zdanie. Bo z tą ideą olimpijską i z igrzyskami tak naprawdę przecież Barcelona dopiero była pierwszymi igrzyskami w takim rozumieniu, jakim państwo studenci teraz rozumieją, to znaczy, że przyjeżdżają wszystkie, mniej więcej wszystkie, jak nie są zawieszone za doping kraje, wystawiają swoich najlepszych sportowców. Przecież w 1984 w Los Angeles nie było całego bloku komunistycznego. W 80 roku w Moskwie nie było wskutek protestów przeciwko wojnie, przeciwko w ogóle komunizmowi, nie było całego bloku zachodniego. Ten Seul też był otwarciem Korei, tamtego świata, pokazania możliwości znalezienia miejsca dogodnego dla jednych i dla drugich. Bo i Rosja się wtedy zgodziła na to, żeby to była Korea Południowa i Stany Zjednoczone zgodziły się na Koreę Południową. Ale tak naprawdę dopiero od Barcelony startują wszyscy, więc to jest wszystko bardzo, bardzo świeże. Mówię o tym, że wszyscy w tym okresie, który teraz, w okresie współczesnym, może tak to nazwę. A moment, kiedy Kosowo zostało przyjęte do UEFA, jest wspominany, znaczy, że w Kosowie tak rzadko się świętowało, że pamięta się właśnie dwie narodowe fiesty i było to w 2008 roku w lutym ogłoszenie, jednostronna deklaracja niepodległości, a druga to jest przyjęcie Kosowa do UEFA, bo skoro oni nas przyjęli, to teraz będzie już dużo łatwiej. Zresztą Fokri, najsłynniejszy piłkarz pochodzący z Kosowa, spotkaliśmy się z jego synem, z Gramozem, no jego ojciec jest tam naprawdę bohaterem narodowym i traktowany jest na równi z dyplomatami, bo on jako prezydent Kosowskiej Federacji Piłkarskiej, nieuznawanej przez nikogo, doprowadził do tego, że została uznana przez UEFA, co sprawiło, że Kosowo ma zupełnie inną pozycję na arenie międzynarodowej. Zresztą Fokwik grał bardzo sprytnie i na pytania w UEFA, ale słuchajcie, wy nawet nie macie w tej Pryszlinie stadionu. To pokazując, że nie chodzi tutaj o nacjonalizm, nie chodzi o chęć wywołania nowej wojny na Bałkanach, na pytanie to gdzie wy będziecie grać, odpowiadał choćby w Belgradzie. Czyli jakby na stadionie swojego największego, znaczy kraju, którego według tego kraju jest częścią, tak? Bo Serbowie nadal uważają, że nie ma czegoś takiego jak Kosowo. Powiem bardzo szybko, tylko dodam, że przełomowa igrzysk w Barcelonie była dalej idąca. To było odejście od autostra w sporcie przede wszystkim. Teraz, kiedy obserwujemy igrzyska olimpijskie, no tam nie brakuje najlepszych sportowców. No czasem tenisiści, którzy już swoje zarobili, którzy już swoje wygrali. Piłka i boksu to jest jeden z tych wyjątków, gdzie amatorstwo przynajmniej częściowo zostało zachowane. Natomiast to jest wielkie dziedzictwo z kolei innego prezydenta NPO-u, Samarancza, tak, który przyciągnął na zawodowców, przyciągnął Dream Team z Jordanem i przyciągnął pieniądze. Od tego momentu w sporcie olimpijskim też są ogromne pieniądze. Wcześniej jako sport amatorski i tak cieszył się największym zainteresowaniem, był tą powiedzmy osią w tym forum tej rywalizacji sportowej też wschodu z zachodem, bo nie we wszystkich dyscyplinach mistrzostwa świata w trakcie zimnej wojny, a na igrzyskach można się było spotkać, więc można się było pokazać, można toczyć wojnę zastępczą. To też w ten sposób się działo, ten nacjonalizm sportowy bardzo mocno w tym wybrzmiał, ale ten współczesny sport, ten sport z tym giga wydarzeniami sportowymi, wreszcie nawet nie mega, ale giga, no to początek miał miejsce właśnie w Barcelonie. Jednocześnie Barcelona to jest bardzo chętnie przywoływany przykład dla tych, którzy chcą zorganizować imprezę sportową dużą. To były igrzyska, które doprowadziły do transformacji miasta, doprowadziły do tego, że Barcelona jest teraz turystycznym supercentrum. No, można się działać dużo. Aż się teraz chcą trochę odcinać od tych turystów, ograniczać, nie wiem, Airbnb i najem krótkoterminowy. Nikomu innym się to tak nie udało, póki co, poza Barceloną. Ja tak wracając jeszcze do kwestii Kosowa, to zobaczcie Państwo, że można również porównać ten kasus Kosowa
w jakimś sensie, myślę, że dużym, z kasusem NRT w okresie zimnej wojny. Prawda? Też uznanie przez sport na siłę, może w przypadku Kosowa, wiadomo, takie same są ambicje, natomiast możliwości są mniejsze, no i tutaj jeszcze możliwości, które w przypadku NRD dały patologii, oczywiście, ale i działania służb specjalnych, chociażby Stasi, tutaj też bardzo dużo partycypowała w tych sukcesach NRD-owskich sportowców, więc to uznanie na arenie międzynarodowej, jak w przypadku Kosowa, to jest tym pozytywnym przykładem, to znaczy, natomiast mamy w historii przypadki odwrotne, gdzie ten sport służył jako taki cyniczny instrument. Mundial w Argentynie w 1985 roku, cała działalność kulty wojskowej. Podobno w czasie też byliśmy na stadionie River Plate. Podobno w czasie finału słychać było strzały i jęki z tych, którzy znikali w Argentynie. Bo te więzienia rządowe rzeczywiście są położone bardzo, bardzo blisko tego El Monumental, jak nazywa się stadion. Więc mówi się, że Hitler także uwielbiał zapach. To są przykłady, tak, El Clasico, prawda? Berlin, Moskwa, ale też Pekin. Ciekawe, co w Berlinie, więc Hitler początkowo nie był przekonany, że jest zamiast. Nie, bo on miał Gepę, tak. Ale mówimy tutaj o Kosowie jako o właśnie takim przykładzie na to, jak przez piłkę nożną można wyjść na niepodległość w świadomości międzynarodowej. Poza tym, że sam fakt, że się Kosowo stało niepodległym państwem, się dokona. Ale też na przykład w kraju basku, prawda? Przez piłkę nożną, przez drużynę Athletic Club, Baskowie czują, że istnieją, tak? To znaczy dla nich, tak jak z nimi rozmawialiśmy, dla nich Athletic Club jest ich reprezentacją narodową, tak? To znaczy oni tak to postrzegają. Jeden z naszych rozmówców, który kiedyś był dziennikarzem, w tej chwili jest specjalistą od komunikacji z mediami, pracującym dla jednej z czołowych partii baskijskich, mówił nam o tym, że jak był 14-latkiem, to myślał, że Szkocja to jest oddzielne państwo, tak? Ponieważ widział na mundialu, jak Szkocja gra z innymi drużynami i myślał, żył w świadomości, że to jest oddzielne państwo, po czym się zorientował, że jest Wielka Brytania. I pyta nas wtedy, ja myślałem sobie, a dlaczego my tak nie możemy, tak? My w kraju Basków. I oni zrobili wszystko, żeby przez tą drużynę, która jest rozdział o kraju Basków w naszej książce, Athletic Club składa się z samych Basków. To znaczy nie ma takiej możliwości, żeby w Athletic Club ktoś grał nie będąc Baskiem. To jest ich filozofia, to jest ich tradycja. Oni podkreślają, że nie robią tego z nienawiści do innych, tylko z miłości do swoich. Sprytne wytłumaczenie tak naprawdę ksenofobii, prawda? I fakt inny jest taki, że z samymi Baskami w tym klubie, ten klub ma niesamowite sukcesy, tak? To jest klub, który przez lata, i tutaj mi pomóż, żeby była... Dla mnie to była małość, nie widziałem, że tylko 4 kluby w tej top piątce Ligi Europejskich nigdy nie spadły do drugiej ligi. I że jest to Barcelona, Real, Inter Mediola, Inter i po prostu i Athletic Club. Pamiętajmy, że to jest kraj, którego obywateli rozsianych po całym świecie, no tak dobrze licząc, to jest maksymalnie 3 miliony. To oni z tych zawodników zbudowali drużynę, która gra przez lata na takim poziomie, tak. I dla nich ta drużyna to jest ich tożsamość, to jest ich dusza, to jest ich historia. I to jest też jakby ten taki element wybicia się na niepodległość w sporcie. Tak? Jeżeli nie możemy być oddzielnym krajem, to przynajmniej bądźmy swoją drużyną autonomiczni, żeby nas świat widział i wiedział, że to my Baskowie. Ostatnio też, nawiązując do wypowiedzi pana profesora, już sobie wypisałem, więc wiem, o co chciałem powiedzieć. Bardzo ciężko wśród sportowców, tych, których ja znam,
ale zaznaczam, że nie znam wszystkich i że jeszcze w podstawce nauczono mnie, żeby nie używać słów wszyscy, każdy, zawsze i wszędzie, ponieważ jest to relatywne. W związku z tym nie znam sportowca na wysokim poziomie, który jest rasistą. Nie znam. Nie istnieje w sporcie rasizm. Na trybunach istnieje bardzo. Natomiast w drużynach nie istnieje, czy też w sportach indywidualnych też nie istnieje, ponieważ wychowanie w sporcie, podróże, tworzenie zespołów, nie, nawet ja, dla mnie obecność ludzi o innym kolorze skóry w mojej pracy codziennej to jest naturalna rzecz. Jeśli Kamil Glik ostatnio został oskarżony przez Anglików o rasizm, to zapewniam Państwa wszystkich, że jest to facet, który się oczywiście nie chciał odbierać publicznie, ale gadałem z nim, mówi, że słuchaj Michał, ja mam przecież w Monako, to połowa piłkarzy była czarnoskórych i my nadal utrzymujemy kontakt. Nie ma czegoś takiego jak rasizm, bo jest tam podział tylko na dobrych i złych piłkarzy, sportowców. Uważam też, że kobiety nie są wykluczone w sporcie. Jest to ta przestrzeń życia, gdzie po prostu najszybsza kobieta jest najszybszą kobietą. Jest to tak wymierne, tak mierzalne, że nie ma innej możliwości. Nie da się kobiet tam skrzywdzić, wykluczyć od momentu, kiedy zostały przyjęte do rodziny sportowców. Problemem są oczywiście te sytuacja z Semenią, gdzie są dość, nie wiem, czy czytaliście taką książkę, olimpijki Gwiazdy Czarnego. Wyobrażam sobie, że dla sportowczyń jest to uwłaczające test płci, tak? Test sprawdzanie, czy to kobieta, czy nie. Teraz wygląda to zupełnie inaczej niż na początku takich badań, gdyż wcześniej wyglądało to na zasadzie komisji, która stwierdzała płeć. No straszne. Widzę przykład Ewy Połukowskiej. Otóż nasz. Którą skrzywdzono. Najbardziej radykalny przykład, bo to się skończyło jakby tragicznie. Też stanem, w którym ta osoba się później znalazła. A drugi przykład to Katalin 2022, nasz irlandzki ANZ 007. Jak się nazywa? No, to właśnie. Tak, ten, który wysłał nam zdjęcie WhatsAppem. Czekam na was przed barem. Tak. Było fantastyczne. Wysłał nam. Jest w książce. Agent, który kiedy przyjeżdża królowa brytyjska do Belfastu, on się zajmuje jej bezpieczeństwem. Myśmy zdobyli jego numer, napisali, że zadzwonił jeszcze z Warszawy. On się z nami umówił przed barem w małej mieścinie i napisałem, jak cię znajdę. Dostaliśmy ostatnio zdjęcie, jak stoi połowa sierpnia. On stoi w płaszczu i w kapeluszu naciągniętym na głowie. Napisał, że wydaje mi się, że nie będzie problemu. I był antyterrorysta, był członek armii. I on został konsultantem do spraw bezpieczeństwa mundialu w Katarze 2022, co jest tajemnicą. Jak widać. No myślę, żeby nie pisał tego wszędzie. No, dość człowiek zakochany w sobie z wzajemnością, ale bardzo sympatyczny i miły. I z ogromnym doświadczeniem. Z ogromnym doświadczeniem, z ogromną wiedzą. Tylko jakby lubi podkreślać, to kim się zajmuje, kto tutaj przyjeżdża, tak? Bo on wszystkimi najważniejszymi się osobami zajmował, którzy w Belfaście się pojawiali, czyli miał dużo roboty. I to jako konsultant do spraw bezpieczeństwa w Katarze, a propos tego losowania, bo ja mam też wrażenie, że niedługo dojdziemy do sytuacji, gdzie nie trzeba będzie losować. No po prostu połowa nie będzie mogła ze sobą grać w ogóle i wtedy nawet teraz jest tak, że tych systemów w algorytmie jest tyle danych szczegółowych wprowadzonych, czyli na przykład u siebie na wyjeździe, więc od pewnego, nie wiem, 15 października, nie znam dokładnych ustaleń, jest dużo mniej meczów u siebie na wschód od Mińska, bo jest tam zimno. I komputer układający kalendarz, kiedyś to jeszcze nie jest prehistoria,
Jeszcze Jerzy Engel eliminację do mundialu układał tak, że siadali sobie selekcjonerzy i mówili: to co, zaczniemy tutaj, zgadzasz się, tak. I czasami to trwało 3 dni, musieli się napić i wtedy przechytrzyć rywala, żeby stracił czujność i ustalili, że na przykład będą 2 mecze z rzędu u siebie z trudnymi rywalami, albo że nie było 2 meczów z rzędu, tylko była duża przerwa między nimi, żeby był czas odpocząć. A teraz robi to komputer. Nie tylko klimat, nie tylko wojna, ale już nawet kibice są brani pod uwagę, to znaczy umówmy się, że Francuzi z Rosjanami, że Anglicy z Rosjanami politycznie, to było z parę lat temu jeszcze przed czasem, kiedy mordowano oligarchów na ulicach Londynu kwasem, nowiczokiem. Oni się pobili się w Marsylii na Euro 2016. To też ich nie losowano razem, żeby znowu się nie pobili. Nie wiem, gdzie jest granica tego wszystkiego. Natomiast nasz irlandzki agent powiedział, że na tych pierwszych konsultacjach w Katarze, oni powiedział, też byliśmy w Katarze, też wiemy, jak to tam wygląda. To będzie tak naprawdę mundial organizowany przez jedno miasto. Duże, ale miasto. Między wszystkimi stadionami będzie można przejechać metrem. Czegoś takiego nie było nigdy w historii mundialu. Między Manaus a Curitibą w Brazylii to jest dużo z Warszawy do Lizbony. To takie odległości raczej były. A w Dausze jest między wszystkimi nowymi stadionami linia metra. Ja nie myślę, że kibice będą mieszkać w wycieczkowcach. W statkach, które zacumują zbudowano już ten port. Tu będzie jeden statek na 10 tysięcy ludzi, tu drugi na 10 tysięcy ludzi. Tam później 5 km dalej znowu 2 statki, a ci, co się nie zmieszczą w hotelach na statkach, to na pustyni będą takie namiotowe miasteczka w arabskim stylu, że nocą w jakiś tam sposób ogrzewane, no, a za dnia schładzane. I dopiero ten Irlandczyk, jakby na co dzień żyjący na terytorium konfliktowym, musiał im wytłumaczyć, że niekoniecznie jest to najlepszy pomysł, żeby Anglików dać na 5. piętrze tego wycieczkowca, a na 6. Szkotów, żeby Ukraińców i Rosjan wsadzić na jeden statek albo na statki obok siebie. Więc jego wiedza jest tam bezcenna. Swoją drogą, tak sobie myślę, że też mógłbym zostać takim konsultantem albo panem. Myślę, że dobrze można by zarobić w Katarze, a jednak wiedza wydaje się nie być wiedzą tajemną. No, chciałbym tak odwołać się do tego wszystkiego, co Państwo powiedzieli, zanotować tutaj kilka aspektów, między właśnie polityczność, czyli taka plastyczność sportu, jeśli chodzi o wyrażanie swoich poglądów, o wynotowanie sobie również inkluzywność czy walkę z dyskryminacją. I chciałbym tak naprawdę odwołać się do, moim zdaniem, przynajmniej ja tak to rozbieram, może clue tej książki, czyli właśnie pokazania od razu społeczeństwa jako przekroju całego stadionu. I chciałem zapytać Państwa o to, czy możemy utworzyć jakiś przepis, na podstawie którego rozpoznajemy problemy społeczne po postawie kibiców na trybunach. Ponieważ na trybunach mamy często wiele różnych sytuacji. Mamy tak zwanych piknikowców, często mamy też ultrasów, a mamy też kibiców, którzy przyszli nie tylko na przykład z rodziną, czy żeby po prostu zrobić coś, no można powiedzieć, nielegalnego, tylko mamy kibiców, którzy są zainteresowani stricte wynikiem, stricte meczem. I czy właśnie możemy, jako Państwo jako eksperci, Państwo jako autorzy, czy możemy wyciągnąć jakiś przepis, żeby rozpoznać, jakie są problemy społeczne na podstawie trybun? Na pewno tak, to znaczy na pewno bardzo łatwo na trybunie jest zobaczyć te społeczne problemy na pierwszy rzut oka i także później analizując pewne rzeczy, które się widzi. Ale to, co mi teraz przychodzi do głowy, to w jaki sposób rozpoznano i te problemy i poradzono sobie z tymi problemami w Irlandii Północnej. Przypomniał mi się Michael Boyd, prawda? Wspominałeś o Irlandii Północnej przed chwilą, o naszym agencie północnym Irlandczyku, a ja teraz wspomnę o człowieku z północnej Irlandii, który zmienił absolutnie obraz tamtejszej piłki przez to, że rozpoznał problemy na trybunach i zaczął je naprawiać w Polsce. Sektariańskie piosenki, czyli piosenki pełne nienawiści religijnej pomiędzy katolikami i protestantami, to było coś, z czym północna Irlandia żyła przez lata. I to było niesamowite, w jaki sposób, do jakiego stopnia, do jakiego poziomu ta nienawiść na stadionach
stadionach, na trybunach doszła. Irlandia Północna po czasach kłopotów, czyli tych najgorszych czasach wybuchających bomb i zamachów i z jednej strony właśnie protestanci, z drugiej strony katolicy, IRA i tamte czasy, to były czasy, które ja pamiętam jako dziecko z telewizji, które były pełne dramatycznych obrazków i dla tamtych ludzi to było życie, to była codzienność. I to, co Michał wspominał na samym początku, do dziś w Belfaście jest tak, że nastolatek z jednej ulicy nie zna swojego kolegi nastoletniego z drugiej ulicy, mimo że to są dwie sąsiadujące ze sobą ulice, dlatego że pomiędzy tymi ulicami jest mur. Z jednej strony są katolicy, z drugiej strony są protestanci. Oni się nie odwiedzają, oni do siebie nie chodzą. I całe rodziny są naznaczone historią czasu kłopotów. Całe rodziny są naznaczone tym, że w jednej rodzinie był paramilitarny z jednej strony, a w drugiej był paramilitarny z drugiej strony. W supermarketach w tej chwili jest tak, że się spotykają ludzie, którzy mijają się w alejkach sklepowych, robiąc zakupy i na przykład mija się jedna rodzina z drugą, kiedy to ktoś z tej jednej rodziny zabił kogoś z tej drugiej rodziny. To jest codzienność tych ludzi. I teraz Michael Boyd, który został człowiekiem, wydawałoby się, do przeprowadzenia misji niemożliwej, to znaczy zlikwidowania sektarianizmu ze stadionów, zaczął pracę u podstaw także poprzez warsztaty z udziałem piłki nożnej, także poprzez rozmowy ze społeczeństwem, to znaczy ze spotkania z grupami kibiców, spokojna rozmowa, de facto, która wygląda jak negocjacje, warsztaty, które miały na przykład za zadanie rozmowę z nastoletnimi chłopakami, z którymi rozmawiało się o modelu męskości, o tym, jak oni chcą się widzieć w społeczeństwie, jakie te modele oni widzą dla siebie. Tłumaczyło im się, że jeżeli dziewczyna im mówi nie, to znaczy nie. To znaczy, że jeżeli ona sobie czegoś nie życzy, to mają to uszanować. Czyli uczono ich relacji damsko-męskich już na poziomie tego wieku nastoletniego. Pierwszy raz niektórzy z nich mówili... Z modelu wzorca męskiego, czyli kiedyś był to ojciec stoczniowiec, później był to ojciec paramilitarny, a teraz nie ma wzorca. Pierwszy raz niektórzy z nich w ogóle mówili o uczuciach, o emocjach. Przyznawali, że nikt z nimi o tym do tej pory nie rozmawiał. Więc to jest ta praca u podstaw, która gdzieś tam funkcjonuje u podstaw. Natomiast Michael Boyd jako ojciec chrzestny tej misji wyeliminowania nienawiści na stadionach rzeczywiście nadzorował to na wielu płaszczyznach i w tej chwili jest tak, że rzeczywiście tego sektarianizmu już nie ma. To zajęło dobrych parę lat, ale się udało. I udało się właśnie też poprzez jakby narzędzia, które piłce nożnej towarzyszyły. A na tych warsztatach z nastolatkami było tak, że oni przychodzili na te warsztaty dlatego, że wiedzieli, że sobie pograją z którąś z gwiazd lokalnej piłki. I było jakby komunikat był taki: macie tutaj tego albo tego na zajęciach i będziecie mogli z nimi pograć, ale najpierw usiądźcie tutaj i pogadajcie z naszymi coachami na temat właśnie emocji, na temat wzorców, na temat życia itd. W 2009 roku ja byłem na tym meczu, kiedy Żewłapow podał do Boruca w Belfaście. Taki słynny mecz. Pamiętam, że wieziono mi krajem stoperem, ponieważ po pierwsze szedłem na... Tam była wojna dookoła tego meczu. Co to jest krajem stoper? Już tłumaczę. Taki opancerzony latorek, z szybami, policyjny z kratami w szybach, w oknach. I miałem zielony szalik, który po prostu był zielony. To właśnie ten nauka z podróżowania wcześniej. Wylądował w koszu na wszelki wypadek bardzo szybko, potem było mi zimno. Bo jednak oznaczałem swoją przynależność do katolickiego kraju, tak jak Artur Bot, schodząc do bramki, zdawał mi się przeżegnać w Belfaście, co później sprawiło, że ani nie kibicowano Irlandii Północnej, ani nie wyzywano Polaków, tylko wyzywano Boruca. Więc dwa z trzech drogi, które puścił, to mogły wynikać z dekoncentracji, że jednak jest tu granica wytrzymałości psychicznej w trakcie meczu. Pamiętam tą ostatnią prostą, kiedy po prostu latały koktajle Molotowa, bojówki uzbrojone w pałki polskie i irlandzkie, bo duża tam rola w tym była polskiej emigracji w tej wojnie. I policja powiedziała, że słuchaj, nie dojdziesz tam. Więc mówię, że jestem dziennikarzem, że ja muszę trafić na ten mecz. I wymyślili, tak jak mówię, 200 metrów,
że oni mnie po prostu wsadzą do tego krajem stopera i przewiozą pod bramę. No była to taka ciekawa wycieczka, bo huk kamienia, który trafia w taką blaszane udarko zostaje wszak na długo. A teraz byliśmy w Belfaście na meczu i proszę mi uwierzyć, że ja nie wierzyłem. Znaczy z natury jestem sceptycznie podchodzę do różnego rodzaju startupów i do programów uzdrowienia społeczeństwa przez rozmowę. Natomiast w Belfaście to widać. To było święto rodzinne. Na ten stadion Windsor też już został przebudowany. Też wygląda inaczej, bo to otoczenie też ma wpływ na to, jak się człowiek zachowuje. Kiedy w Polsce zarówno na Widzewie, jak i na Legii błoty oddzielające boisko od trybun w wysokości 5-6 metrów to była codzienność. W Pruszkowie na Zniczu był taki słynny sektor gości. Na jakieś 30 osób wybudowana klatka z takim ogrodzeniem, to jeszcze na górze się zawężało. To naprawdę było dla mało. Więc nawet jeśli ktoś trafił tam, powiedzmy, bo przyjechał za swoją drużyną do Pruszkowa, znaczy ja nie wiem, czy zamknięty w klatce dla małp też nie zacząłbym się zachowywać jak małpa. Więc to otoczenie też ma olbrzymi wpływ. Chociaż trochę próbując odpowiedzieć na pana pytanie. A ty jeszcze się wtrącę, że Michael Boyd właśnie też zrobił sprawę, że zlikwidował ze stadionu właśnie te siatki. Tak, tak. Znaczy to na całych Wyspach Brytyjskich to jakby Margaret Thatcher i jej wojna z kibicami w latach 80., a później prawo, że możesz wbiec tak naprawdę na ulicę, ale nie można wbiec na ulicę. To nie jest zabronione, tylko że kosztuje to tam, nie wiem, teraz 20 tysięcy funtów. Jak kogoś stać, to może sobie wbiec. I jest to troszkę inaczej respektowane niż nienoszenie maseczek w komunikacji miejskiej w Polsce. Polityka mandatów wygląda troszkę inaczej. Czyli, że się jednak daje. Stadion jest też miejscem, a propos tego, jak dostrzec problem społeczny. Nie jest tak, że się wejdzie na stadion, popatrzy się na kibiców i widać duży problem bezrobocia, a także, że za niska jest średnia pensja. Aż tak to nie. Ale tych kibiców niezorientowanych w geopolityce, zachwycających się na przykład kibicami węgierskimi na Euro 2021, było bardzo wielu, natomiast to byli po prostu neonaziści, neofaszyści stojący za bramką, wszyscy w czarnych koszulkach, życzący sobie wielkich Węgier sprzed traktatu w Trianon, którzy uważają, że połowa Serbii, połowa Słowacji, połowa Rumunii i jeszcze Chorwacji to też są Węgry. Tego typu zachowania, jak wygwizdywanie klęczących piłkarzy drużyny przeciwnej w Warszawie przed meczem Polska-Anglia, to też może świadczyć o jakimś rodzaju, może zidentyfikować większość na stadionie, bo na grupy to w żaden sposób nigdzie się nie da podzielić. Jedna zasada jest taka, która jest wykorzystywana i dobrze, i źle. To znaczy, stadion jest miejscem wolności, to na pewno. To znaczy, w Bilbao za czasów Franco tylko na stadionie można było krzyczeć, co się chce i tylko na stadionie mógł usiąść obok siebie frankista z członkiem ETA. Oczywiście nie miał napisane, to jestem członkiem ETA. Ale mogli krzyczeć to, co myślą i nie dochodziło wtedy do interwencji służb mundurowych, ponieważ stadion rzeczywiście pozwala na trochę ukrycie się w tłumie, trochę poczucie wspólnoty, że nie tylko ja tak myślę, ale jeszcze kolega, który siedzi obok, a nawet jeśli on tak nie myśli, to właśnie dowie się, że ja myślę zupełnie inaczej. Więc ta wolność rzeczywiście może być rozumiana, wykorzystywana w różny sposób. Hasła, które są wykrzykiwane, mogą być różnego rodzaju, a w przypadku piłki nożnej, w Europie są to częściej hasła prowokacyjne niż nawiązujące do miłości i pokoju na świecie. Natomiast ja nie potrafię tak zidentyfikować problemów społecznych, patrząc na trybuny. Można próbować coś z tego wyodrębić, ale to jest bardzo trudne, nie wiem jak to robić.
wypowiadali na ciebie. Ja zgadzam się całkowicie. To znaczy, wydaje mi się, że teza, że na stadionie wśród kibiców można zidentyfikować problemy społeczne, jest troszkę za daleko idące. Ja myślę, że te, które są już dobrze zidentyfikowane, to one będą też widoczne, tak? Nie wiem, no popatrzmy sobie na Polskę. No, żyjemy w okresie dość wyraźnych podziałów społecznych. No i jak pojawiają się politycy na stadionie, no to dość często są wygwizdywani. Ja jakiś rok temu, no około rok temu, tak, zostałem zaproszony do takiego badania, może nie do końca z mojej tematyki, tą, którą się zazwyczaj zajmowałem, ale która bardzo dobrze pasuje do takiej dyskusji. Mianowicie miałem przeanalizować rasizm w dyskusjach wśród kibiców online. Ponieważ nie było to międzynarodowe przedsięwzięcie badawcze, no nie specjalnie wypadało mi odmówić, analizowaliśmy forum kibice.net w kontekście zachęcania się do wzięcia udziału w Marszu Niepodległości, biorąc pod uwagę, że COVID, pandemia, lockdown, stadiony były zamknięte, niespecjalnie można było się zachęcać do tego na stadionach przez banery. I usiadłem do analizy tego forum z jasno wyznaczonym celem, szukam oznak rasizmu. Trochę znalazłem, ale nie tak strasznie dużo. Natomiast to, ile ja znalazłem oznak właśnie takiego brania udziału w tych takich aktualnych debatach publicznych związanych z prawem aborcyjnym i tak dalej, z podziałami politycznymi. Wiadomo, że jak tacy powiedzmy kibice, kibole, może bardziej to nazwijmy, mają raczej konserwatywne poglądy. Ale analizując to forum, no bardzo, bardzo dużo, cała dyskusja właśnie tego dotyczyła. Na stadionach pewnie w mniejszym stopniu, tak? Jest to obecnione, ale wydaje mi się, że to by była moim zdaniem odpowiedź na to pytanie, że nie zidentyfikujemy, ale to, co jest dobrze zidentyfikowane, wybrzmi. To ja bym tu jeszcze dodał kwestię, mówimy, pan redaktor tutaj mówił o baskach, o sport daje możliwość identyfikacji tożsamości, prawda? Więc dla małych narodów, małych grup, ale też dla grup no, szeroko rozumianych kibicowskich, prawda, dotyczących każdego klubu, mniejszego, większego, no to jest ta łączność, to poczucie identyfikacji, tożsamości. Z tego rodzi się tradycja, bo pan redaktor tutaj powiedział o Bilbao i o tej kanterze, dobrze mówię, kantera, braku zatrudniania piłkarzy spoza Baskonii, nawet tej francuskiej, znaczy, tam był Lizaraz, tak, który miał był Francuzem, ale Baskiem. Nie wiem, czy można to akurat do ksenofobii, prawda? Też trzeba zwrócić uwagę, na fakt, że w dzisiejszym świecie, no akurat tym Baskom, Athletic Club, no, jest strasznie trudno, prawda, funkcjonować. No, oni sobie powiedzieli, że nie będą piłkarzy spoza Baskonii przyjmować. W książce wybrzmiewa, nie są rasistami, no bo nie są, bo rzeczywiście Iñaki Williams jest czarny, prawda, więc... I podobno nasze dziecko, gdybyśmy teraz zdecydowali się zamieszkać, to dla mnie była nowość. Gdybyśmy teraz przyjechali do kraju Basków z 10-letnim synem i on by zaczął chodzić do szkółki, a tak też mógłby grać w tym klubie. No rzeczywiście bronią się bronią się przed zarzutami rasistowskimi, no bo rozumiem, że dla rasistów nasze dziecko nigdy nie mogłoby zagrać w klubie, który ma napisane, że zatrudniamy tylko Basków. I trochę chodzi o tą szkołę Basków, o ten charakter na boisku. No ale też tak po polsku podpuszczaliśmy, no ale jaki Iñaki, to jaki Basków. Nikt tego nie rozumie, on tych naszych takich zaczepy. Prowokacji. Tak. Prowokacji okazały się nieudolne. O co wam chodzi? Tak. Ale tutaj na przykład stadion Miejscu Wolności. Oczywiście, że tak. Tutaj mówicie państwo o czasach, rzeczywiście tak było, czasach Franku. To przecież nie tylko Baskonia, ale i nastroje nacjonalistyczne czy antyfrankistowskie w Barcelonie, prawda? W Katalonii. A przecież u nas, no to mamy przykład słynnego meczu Lechia Juventus, prawda, w 83 roku. Lechia, która zdobyła wówczas trzecioligową drużynę Polski i gra w pucharze
w pucharze. Zobaczcie pucharze wtedy, tak. Z Juventusem, z Bonkiem już w składzie na stadionie, właśnie jeszcze na Traugutta w Gdańsku na trybunach, przecież to była manifestacja wolności, manifestacja solidarności z Lechem Wałęsą, który przecież to... Jeden z licznych meczów, na których on w ogóle był. Tak, on tak, za bardzo piłkarski nie. Tak. Muszę jeszcze dodać jedną rzecz a propos wolności, że jeśli chodzi o piłkę nożną, są granice wolności w rozumieniu ogólnym. To znaczy, wyobraźmy sobie jakąkolwiek mniejszość, która nas nie dotyczy, nie wiem. Ktoś jest z plemienia, czy wszystkie gnębione grupy na świecie dostaną wsparcie od kibiców. Z wyjątkiem, zaraz do niego dojdę. To znaczy, Palestyńczycy, ostatnio był mecz, wpadło mi z głowy. Kibice grali z drużyną z Izraela i wywiesili palestyńskie flagi na całym stadionie, dając wsparcie Palestyńczykom. Ktoś jest z aborygeńskiej, gnębionej mniejszości w Australii, wyjmie flagę tejże mniejszości i dostanie owację od kibiców. Nie było tylko jeszcze jednego przypadku i myślę, że nie będzie. To znaczy nikt tęczowej flagi nie wyjął na meczu piłkarskim i nie zrobił takiego coming outu, więc jeśli chodzi o wolność na stadionie, to tej wolności nie ma. To znaczy to jest tak całkowity temat tabu, że... Nie, to też jest bardzo podzielone. Nie ma Bundesliga w ogóle jako organizacja bardzo zaangażowała się w propagowanie równości dla wszystkich grup seksualnych, dla ruchu LGBT. Kapitanowie drużyn wychodzili w tęczowych opaskach, ale budziło to bardzo duże kontrowersje wśród poszczególnych grup kibicowskich. Wydaje mi się, że z tych takich ruchów prowolnościowych to jest jedyna grupa, która na stadionie czy też w szatni ciągle ma bariery. Nie ma w Europie piłkarza, teraz jest w Australii z zeszłego tygodnia, nawet Ibrahimowicz napisał, że jesteś prawdziwym wojownikiem i bohaterem, kogoś, kto się ujawnił. Biorąc pod uwagę czystą statystykę, to jest niemożliwe, żeby gejów w piłce nożnej nie było. Natomiast mówiłem, że sportowcy nie są rasistami, no nie wiem, czy są homofobami, natomiast nie zdarzyło się, no był Faszanów na Wyspach Brytyjskich, ale on ujawnił się po zakończeniu kariery, a później zmarł, nawet teraz nie może być jakby twarzą takiego ruchu odwagi, może tak to nazwę. Więc tutaj tą wolność, powiedziałbym, że jest w jakimś stopniu wyhamowana. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i chciałbym oddać głos publiczności, ponieważ do nas coś potrzebujemy. Proszę bardzo. Chciałabym tylko powiedzieć, że była taka sytuacja na Węgrzech. Nie, ale to nie jest tak, że nie ma kibiców z flagą tęczową. Są na przykład miejsca jak stadion São Pauli w dzielnicy Hamburga, gdzie czy też Union Berlin, gdzie ruchy lewicowe przeważają na całym stadionie względem innych grup. Są kluby, które powstawały na przykład przy zakładach pracy, gdzie ruch prawicowy od początku był nie skrajnie prawicowy, ale były to kluby traktowane jako robotnicze z elektoratem prawicowym. Więc to nie jest tak, że nie wywiesza się flag tęczowych. Tak samo w Ajax Amsterdam przez rywali wyzywany od Żydów, specjalnie mówię wyzywany, ponieważ dla kibiców rywali to jest obelga. Oni chociaż nie zostali założeni przez Żydów, przyjęli izraelską flagę. Tak samo jest z Tottenhamem. Otóż to. Więc oni mają flagi, wywieszają flagi Izraela, chociaż nie mają, znaczy de facto Ajax nie został założony przez Żydów, ale trudno nazwać to obelgą, natomiast antysemityzm w Holandii
no, był bardzo rozwinięty w czasach II wojny światowej. Zresztą jedna ciekawostka. Bayern Monachium, czyli klub z miasta, w którym założono NSDAP, był klubem, który najbardziej w Europie z tych wielkich chronił swoich pracowników, byłych piłkarzy, trenerów pochodzenia żydowskiego. Dawał im gigantyczne wsparcie, łącznie z ukrywaniem po piwnicach własnych domów. Natomiast Ajax Amsterdam, jest taka książka Simona Pupera właśnie o tym okresie. No, generalnie nie chcę powiedzieć, że kolaborował z okupantem, ale niemalże go wspierał, wydając swoich pracowników. I to jest niesamowite, jak teraz jest odbiór kibiców gorzej wykształconych, nie mających wiedzy historycznej. Czy ten Bayern z Monachium może być traktowany jako po prostu wzór walki ze wszystkimi negatywnymi izmami, antysemityzmami, ksenofobizmami, homofobizmami. Bayern Monachium też jest takim klubem. A Ajax, wolnościowy, Holandia, palimy trawkę, wiadomo, dzielnica czerwonych latarni. No jednak nie. To był klub, który skrajnie kolaborował z nim. Nie kolaborował, on wspierał jakby rozliczanie się ze społecznością żydowską. Następne pytanie, proszę. No. To może ja zatem w jednym z programów na kanale sportowym była mowa o tym, iż Stanisław Czesław, ówczesny selekcjoner reprezentacji rosyjskiej, posiada trzy telefony prywatne, służbowe oraz do Władimira Putina bezpośrednio. I chciałbym zapytać, czy może jak Państwo uważają, jak Państwo redaktor oraz eksperci, jak Rosjanie uważają właśnie piłkę nożną jako swój soft power? Ja tutaj wydaje mi się, że musimy rozdzielić Rosjan jako naród i Rosjan jako władzę, bo to są dwa zupełnie osobne byty. Mundial rosyjski wspominam fantastycznie, spędziłem tam uroczy miesiąc. Wszyscy byli przyjaźni, wszyscy mówili, że politycy to, wybaczcie, nie będę cytował. Doskonale się ze wszystkimi rozumiałem, od taksówkarzy w Kazaniu, po recepcjonistów w Sankt Petersburgu. Natomiast mamy przykład szerifa teraz, bo tutaj jeszcze nie poruszamy. Może nie jest to bezpośrednio rosyjski, natomiast budowany za rosyjskie pieniądze przykład wspierania przez soft power republiki nieuznawanej przez nikogo, no, przez Rosję też nie, za pieniądze bądź rosyjskie, bądź mafijne zbudowano klub, który awansował do Ligi Mistrzów i wygrał teraz z Realem Madryt. Ale co ciekawe, ani reprezentacja Rosji, kraju przecież gigantycznego, ani Spartak, czy Zenit, czy CSKA, nie zostały użyte jako taka potęga w stylu Chelsea, czy Manchester City, czy PSG, żeby wpompować tam pieniądze i wygrać Ligę Mistrzów. Ale nie jest też żadną tajemnicą, że przecież Putin sam mundialu nie organizował za pieniądze państwowe, czy też igrzysk w Soczi, tylko dzwonił na ten trzeci numer do oligarchów i mówił: Roman, słuchaj, lepiej by było, żebyś finansował połowę płacy Hidinka, albo żebyś sfinansował nam ileś tam procent budżetu mundialu, więc nie ma tutaj takiego bezpośredniego przełożenia, ja nie dostrzegam, na użycie piłki nożnej konkretnie jako soft power, natomiast sportu jako całego, no to gigantycznie tak. Właśnie to chciałem powiedzieć. Tak, piłka nożna, to oczywiście udało się zorganizować drugą największą imprezę sportową świata i to nie najgorzej, jak tutaj pan redaktor mówi, ale ja myślę, że musimy na to patrzeć szerzej. W powiązaniu chociażby z igrzyskami w Soczi i w odniesieniu do tego, co działo się w okresie radzieckim, tak? W okresie Związku Radzieckiego, w okresie zimnej wojny. Sport był tym elementem wojny zastępczej, tak? Chciałem pokazać Zachodowi, temu Zachodowi, temu, że my w
komunistycznym społeczeństwie jesteśmy w stanie stworzyć lepszy sport, stworzyć lepszych sportowców. Zdobywaliśmy wiele medali, nie wiem, w gimnastyce, bo tyle uwagi poświęcamy prozdrowotnym właściwościom sportu, a to, że mamy dużo medali, to jest jakaś tylko duchowna. Kombinowana poprzez doping, kombinowana poprzez pseudozawodowstwo, czyli zatrudnianie amatorskich sportowców na fikcyjnych etatach, żeby zachowali swój status amatorów, mogli startować w Polsce. W Polsce też. U nas oczywiście tak samo, jak najbardziej. I w tym sporcie współczesnym, rosyjskim, w kontekście międzynarodowym, myślę, że też można dużo takich powiązań zauważyć. No nie wiem, zwróćcie Państwo uwagę na dresy czy na stroje reprezentacji Rosji na Igrzyskach Olimpijskich. Wszyscy mają Państwa na plecach, Rosja ma napis z przodu. A początki tego też miały miejsce na początku w ogóle zimnej wojny, kiedy telewizja jeszcze nie była tak rozpowszechniona, ale rozpowszechnione były gazety. A w gazetach co? Publikowano zdjęcie z podium. A na podium co? Nie widać narodowości, chyba że z przodu. I to tak naprawdę jest do tej pory robione. Dlaczego mieliśmy aferę dopingową? Dlatego, że staramy się sobie pomóc troszeczkę poprzez właśnie państwowy system dopingowy. Ja z tego czasu brałem udział w konferencji, gdzie występowała, nie pamiętam już jak się nazywała ta dziewczyna i jej chłopak, ci whistleblowerzy, którzy upublicznili te informacje o systemie dopingowym, wyleciało mi z głowy nazwisko. Ona potem miała wziąć udział w igrzyskach w Rio jako nagrodę, ale koniec końców jej nie dopuścili, bo miała kiedyś jakieś zawieszenie za doping. I ja zadałem pytanie, co na to państwo? To znaczy, jak system wygląda, to Światowa Agencja Antydopingowa i specjalne dochodzenie nasze NKOL pokazały, że były w pierwszej kolejności po prostu podmieniano dane w komputerach, później podmieniano też próbki B, była mysia dziura w laboratorium w Sochi, którą podawano te próbki. Natomiast ja zadałem pytanie, co do tego państwa? Bo to, że doping jest na całym świecie, to wiemy. Tylko, że w większości przypadków ten doping ma charakter taki oddolny. To sportowiec, to jego trener starają się to zrobić, nie za wiele osób o tym wie. Zapytałem, czy ich zdaniem państwo bezpośrednio w to ingerowało. Stwierdziła, że no nie może powiedzieć, że bezpośrednio ingerowało, ale na pewno wiedziało. I to myślę też dobrze pokazuje, że czasem w tej pogoni za zwiększeniem tego prestiżu, myślę, że w przypadku Rosji to nie jest wyłącznie kwestia prestiżu międzynarodowego, ale też działalności takiej na rynku krajowym, jeśli chodzi o próby jakiejś takiej socjotechniki względem społeczeństwa, no to czasem, jak się bardzo chce, można się posunąć troszkę w daleko. Rosja się żyje przez większość swojego życia w imperium, w potędze światowej złożonej z 20 kilku republik, to później ta tęsknota za imperium jest wielka. Putin to realizuje, choćby zajmując Krym. A jak wygląda to w sporcie? Pomijając kwestie laboratoryjne, opowiadał mi Szymon Kołecki, że zawodnicy w podnoszeniu ciężarów, ciężarowcy albo zapaśnicy. Jest teraz tak, że kontrola z Łaby wcześniej mogła przyjechać z niezapowiedzianą wizytą zawsze, dlatego sportowiec musiał co kilka dni, zresztą wiemy, to też agenty badawcze, do których wpadają regularnie, dzwoni do nas i mówi, słuchajcie, dzisiaj nie pospałam, bo o 6 miałam wizytę na Grochowie, wpadają, robią badania, wychodzą do widzenia. Muszą sportowcy swój kalendarz udostępniać i godzą się na niespodziewane wizyty kontrolerów. Tylko, że ciężarowcy na przykład z Rosji udostępniali ten adres w Dagestanie albo w Czeczeniu, które należą do Federacji Rosyjskiej, czyli są na terenie swojego kraju. Natomiast nieco skomplikowany dla kontrolerów był proces dotarcia do takich miejscowości, bo Kadyrow doskonale zadbał o to, aby jego ośrodki przygotować. Zresztą maskierów. Tak, tak. No i później Szymon opowiadał, że facet, który nie podnosi, teraz przykładowo, bo ja niestety z podnoszenia ciężarów najmocniejszy nie jestem. Nie wiem, czy to jest ten mądrze wybrany, bo to powiedział, czy się nie siada w pierwszych rzędach na zawodach, o czym dowiedziałem się z was, to nie jest ten moment. Chyba nie. Nie podnosił 120 kg, nagle po roku porzuca 160 kg. Dobrze powiem, że w 2012 roku, kiedy byłem na pierwszych igrzyskach, nie wiedziałem, dlaczego na zawodach podnoszenia ciężarów trzy pierwsze rzędy były wolne i nieświadomie tego usiadłem.
zakończę ten wywód tylko tym, abyście Państwo nigdy na zawodach po naszym ciężarów nie siadali w pierwszych rzędach. No widzisz, zasiałem nie pewnie. Proszę, dziękuję, poproszę o następne pytanie. Tak. Czytając tą książkę też, ale też słuchając Państwa dziś, takie mam pytanie, czy ten, używając sporo narzędzia, takiego mostu pomiędzy różnymi społecznościami, spolaryzowanymi też często, czy to nie jest tak, że to jest bardzo, czy to jest dobra droga, tak, dobre narzędzie? Ale jest bardzo wymagające, uczące cierpliwości przede wszystkim, potrzebna jest do tego dużo czasu. A czy nie jest tak, że ten sport, szczególnie piłka nożna, nie wzbudza tyle emocji, że to jest narzędzie, które jest o wiele szybciej wykorzystywane przez nacjonalistów, ale takich hardkorowych powiedzmy nacjonalistów, bo tutaj z kolei znowu chciałem się odwołać do tego, co Państwo pisali. Jest przykład Izraela, tak, klubu z Izraela i przykład właśnie klubu z kraju Basków, gdzie ten nacjonalizm jest absolutnie inaczej rozumiany. Z jednej strony jest to taki po prostu nacjonalizm nienawidzący, a z drugiej strony jest to nacjonalizm, który kochający własny kraj, tak? Dwie różne odsłony tego samego można powiedzieć. Patriotyzm się nazywa. No, patriotyzm. Znaczy tak, tak odwrotem, no, w naszym kraju mogę się pogubić, tak? Co jest nacjonalizmem, a co jest patriotyzmem, bo momentami ta granica jest tak bardzo zakłócona, że marsz na Dzień Niepodległości musi być specjalnie musi być uprzątane miasto, bo kamieni nie było, tak? Nie wiadomo, gdzie ten patriotyzm jest. Jest to oczywiście trochę wyścig pomiędzy jedną a drugą stroną, to znaczy, jak pomyślę, przypomnę sobie naszą rozmowę w Irlandii Północnej właśnie z trzema byłymi antyterrorystami na temat ich pracy, także w roli tak zwanego policjanta pod przykryciem, który przeniósł jakiś tam do grup kibicowskich, i to z jednej strony, a z drugiej strony taką pracę właśnie Michaela Wojdę z Federacji Bułgarskiej, który robi wszystko, żeby ten sektarianizm ze stadionów wymazać. To można mieć wrażenie, że jest to trochę wyścig jednej strony z drugą, czy która strona będzie szybsza, sprytniejsza, bardziej zaskoczy i która będzie skuteczniejsza. Natomiast akurat przypadek Izraela też jest bardzo dobrym przypadkiem, bo tam tak naprawdę całą odpowiedź na to pytanie można by w całej odpowiedzi można by ująć historię naszego głównego bohatera tego rozdziału, tak? Czyli Dudiego. To znaczy człowieka, który był Dudim, a stał się Davidem. Człowieka, który był członkiem grupy kibolskiej, wspierającej Bejta Jerozolima, skrajnej grupy kibiców. A tak naprawdę przeszedł na drugą stronę i postanowił jednak ruszyć o tłumaczyć się, że nienawiść jest zła i że człowiek nie rodzi się rasistą, tylko się staje rasistą i że tą nienawiść zaszczepiają w nim inni ludzie. I historia Dudiego, chłopaka, który był w domu dziecka, który nie mógł wychowywać się ze swoimi rodzicami, który nie miał rodziny i którego pokochała la familia, to znaczy przytuliła go, czyli ta organizacja skrajnych kibiców, która dała mu akceptację, dała mu zrozumienie, jest też trochę właśnie odpowiedzią na pytanie, dlaczego się tak dzieje, że w tych ruchach jest mnóstwo ludzi, że tak bardzo się z tymi ruchami identyfikują. A z drugiej strony wnioski Dawida, czy też Davida, które płyną z jego historii i którymi to wnioskami inspiruje i uczy w tej chwili młodych ludzi, to jest jakaś tam lekcja na przyszłość, czego unikać właśnie i jak się nie dać, żeby nie stać się członkiem skrajnej grupy siejącej nienawiść, skoro zawsze można mieć jednak ten wybór, tak? Chociaż się go nie widzi. No, ale tutaj trzeba kropkę postawić po stwierdzeniu, że na całym świecie radykalizujące grupy, zwłaszcza odwołujące się do tych instynktów najprostszych, w stylu niedobrze oni źli,
Oni czarni, my biali, oni bogaci, my biedni. Rekrutacja do takich grup odbywa się na trybunach stadionów piłkarskich na całym świecie w sposób powszechny, regularny i najszybszy. I tutaj całkowita z panem zgoda, że dużo łatwiej piłką nożną podzielić, niż cokolwiek zbudować. To jest, prawda, więc pracując nad tą książką, pierwszy raz zobaczyłem konkretne przykłady zbudowania czegoś pozytywnego na podstawie piłki nożnej na taką skalę, jak na przykład w Irlandii Północnej. Jak patrzę na studentów, to wy już jesteście za starzy, bo wy już jesteście skażeni w głowie tym, w czym zostaliśmy wszyscy wychowani. Ale Boyd miał 23 lata, kiedy dostał tą zabawkę do ręki. Wszyscy mówili mu, że to stało najgorszą w piłce nożnej, jaka w ogóle istnieje. Czyli zlikwidować złe zachowania kibiców w Irlandii Północnej na stadionach. I on tego dokonał. Więc w młodych ludziach jest nadzieja, że wymyślą coś takiego, żeby to tak zadziałało. My naprawdę widzieliśmy, że to działa. I bardziej w Irlandii Północnej niż w Izraelu. Przecież zaraz po ukazaniu tej książki Moshe Chodek zdecydował się sprzedać Bejtar funduszowi arabskiemu i znowu spalono tam część budynku klubowego i znowu były protesty na ulicach, więc to nie jest tak, że przedstawiamy Państwu bajkę i że a teraz, a potem żyli długo i szczęśliwie. No niestety nie żyli już, może i żyli długo, ale już niekoniecznie szczęśliwie, a o drugim to muszę Wam jedną rzecz powiedzieć, bo my się cudownie uzupełnialiśmy na naszych wyjazdach tych pracowych, więc Dudi był naszym 13. rozmówcą w Izraelu ostatniego dnia przed wylotem z Tel Awiwu. Wylot był wieczorem, czy też nie wiem, 17. Świeciło piękne słońce, a było w środek zimę. Ja pomyślałem, że fajnie by było, już mamy 12 rozmówców do jednego rozdziału z samego Izraela i że to może wystarczy. I mieliśmy jeszcze jakiegoś Dudiego, dajmy spokój z tym Dudim. I to redaktor we mnie opierała się, że jak już się umówiliśmy, to trzeba pójść. Ja mówię, że zawsze można, nie wiem, pójść chociaż z nim na kawę, ale już go nie nagrywajmy, bo to nie ma sensu, bo już przecież w głowie to mamy. No i potem Dudi nam napisał rozdział tak naprawdę, bo cały jest oparty na nim. Więc czasami taka konsekwencja, upór. Warto się nie poddawać, Ale jeszcze wracając właśnie do... Przepraszam, bo chciałbym jeszcze tutaj chwilkę a propos sportu i czy jest bardziej sport konsensualny, czy konfliktogenny. Tak? Znaczy, z tego, to nie o tym chodzi, mi o to, że tutaj wydaje mi się, że w piłce można akurat, tak? Przez jej charakter spotykają się dwie drużyny, jest pewien sztandar, pewne pojęcie wspólnoty, tak? Zgromadzenie wokół jakiejś sprawy, tak? Gdzie się spotykają te dwie drużyny. One rywalizują po prostu. Tylko że te emocje są szybciej, można je przekuć na coś, co nas może dzień podzielić. Oczywiście, że tak. To jest plemienność, to jest właśnie to, co nam tłumaczyli trzej byli. To jest niesamowicie trudno wykorzystać, bo teraz tak jak Państwo mówili, są warsztaty prowadzone, tak, dla dzieci. Tylko znowu, te dzieci są w obrębie jakiejś drużyny, jakiegoś zorganizowania, bo one później będą rywalizowały z inną drużyną, tak? Tak, ale może tego będzie próba zasypania tych najgłębszych rogów, czyli te drużyny są chociaż wymieszane. Mm-hmm. Czyli już nie będzie, że biali na czarny, albo żółci na zielony. Ja Państwu powiem coś takiego, jeśli chodzi, bo jestem prezesem malutkiego grupy w Łodzi, Metalowca. I pierwsze, co zmieniłem w młodzieżowych informacjach, w młodzieżowych rozgrywkach, skreśliliśmy słowo zwycięstwo, porażka. Wygrana, przegrana. Teraz generalnie PZPN w juniorach, od juniorów młodych. To jest bardzo ciężkie, bo trenerzy muszą się mentalnie zmienić. Ale rzeczywiście, że tak, nic się nie zmieniło. My mamy dzieci w wieku grającym w piłkę, a nadal są, nie można grać oficjalnie w lidze o zwycięstwa, remisy i porażki. W związku z tym trenerzy sami się zwołują i w weekend grają 6 czy 8 klubów w systemie pucharowym, gdzie się naparzają, gdzie przyjeżdżają członkowie komitetu szalonego rodzica. Rozwieszają, o szanowni Państwo, to jest jeden. Ale na to też jest sposób, i to jest coś dalej, bo chciałam właśnie o tym powiedzieć. Ja chyba skończyłem. Bo
mówi pan, że mentalność prezesów, trenerów, wszystkich osób tam zaangażowanych w klubie musi się zmienić. Wszystkich mentalność musi się zmienić, nawet rodziców. I to była też, lekcja. I to była też lekcja, którą my przyjęliśmy w Irlandii Północnej, kiedy Michael Boy właśnie opowiadał nam o akcji takich karteczek, które dziecko tak. dostawało karteczkę przy linii bocznej boiska, którą dawało swojemu rodzicowi. Na karteczce było napisane: nie wybieraj na mnie presji. I to było dla nich też bardzo ważne, żeby jakby to naprawić, żeby to nie było tak jak do tej pory, że jednak ci rodzice tam stoją i jednak tam prą i naciskają na to dziecko i to dziecko czuje presję i jest jakby pozbawione, czuje ciężar po prostu. Znaczy to... I to był też element warsztatów, to był też element naprawy sytuacji na stadionie poprzez taką pracę z dziećmi. I dochodzi o to, że my stworzyliśmy też taką, przepraszam, kolejne słowo, my też stworzyliśmy taką strefę forową, wolną od rodzica. Super. Tak, bo rodzice potrafią naprawdę wejść na boisko, na tą wyznaczone miejsce, gdzie ci zawodnicy... Potrafią być i trenerem, i zawodnikiem, i prezesem. Ojciec dał dziecku karę. Za to krzyczał, że nie będzie przez tydzień teraz grał na Xboxie, bo gdyby czegoś takiego nie wykorzystać, to jest naprawdę. Nawet 400, jak to robiłeś. Słuchajcie, szanowni państwo, jeszcze jedna rzecz. Ja uważam, że każdy też wyścig, czy też rywalizację można ukierunkować w dobry sposób. W wirtualnej Polsce zarządzałem 250 osobami. Było to bardzo trudne. W kanale to są 80 osób pod sobą, dużo na jego gatunku. To są gwiazdy. I wczoraj był mecz Liverpool-West Ham, na którym był Andrzej Twarowski i Przemek Łódzki. Cieszę się, że dzisiaj nie mam mnie w biurze osobiście, bo zawsze po takim dniu mam kolejkę przed gabinetem takich ten. A czuję, że się nie rozwijam. Dawno nie byłem nigdzie, bym przewietrzył włosy. Głowę przewietrzył, rozwiane włosy poczuł. I albo się skłóci ten zespół, mówiąc: to idź do Andrzeja i powiedz mu, że następnym razem ty jedziesz. Albo się wszystkich ukierunkuje w ten sposób, że ta redakcja zostanie ciągnięta do przodu przez takich, którym się chce. Ta pani zaczęła biegać 2 lata temu. Anita uwielbia rywalizację. Uwielbia rywalizację. No nie, że się o pilota bijemy, kto pierwszy wystartuje do pilota. Ale na przykład w ping-ponga grała świetnie, gra świetnie. Jesteś po prostu. Było tak, że dostawałem baty raz, drugi. Mamy taką salę gimnastyczną niedaleko od mieszkania. Poszliśmy za trzecim razem, wygrałem 3-2. I to był ostatni raz, kiedy byliśmy. W każdym razie nie o tym chciałem powiedzieć. Ale dziękuję ci, że to tak rozluźniająca dygresja. Natomiast z tym bieganiem było tak, że ja wiedziałem, że będę miał problemy w trakcie biegu zorganizowanego. Właśnie znając jej ten charakter. Bo że my sobie biegniemy i że ona najpierw przez nos tylko oddychała, bo przecież mama jej powiedziała, że nosem się oddycha, żeby się nie przeziębić gardła. W związku z tym po 3 kilometrach się dusiła. Ale jakby przyjmowała wszystkie uwagi i rzeczywiście bardzo fajnie została przygotowana do półmaratonu. Ale ja wiedziałem, że jak zobaczy przeciwnika, to się obudzi coś takiego, że po 2 kilometrach będziemy mogli już schodzić. Kiedy byliśmy w Argentynie, pod Fitzroya podchodziliśmy, a Anitka nigdy po górach za bardzo nie chodziła, to po pierwszej pół godzinie chodzenia, kiedy dogoniłem ją na którymś tam z poziomu, powiedziałem: dobra, słuchaj, to ty sobie teraz biegnij na tą górę, bo to 9 godzin w jedną stronę, tak? 8 godzin w jedną stronę, Z czego ostatnie 100 metrów, z czego ostatnie 400 metrów, z czego ostatni kilometr na przedmidzie się godzinę. I to jest 400 metrów. Przepraszam, tak, to jest 400 metrów, idzie się godzinę. To jest taki wzniosł. Więc Anita postanowiła wbiec na tą górę i dopiero kiedy jej powiedziałem: to ty sobie biegnij, ja ci po drodze zgarnę i zadzwonię po pogotowie, a ja sobie w tym czasie pójdę na górę. I dopiero wtedy zrozumiała, że w tym momencie ta rywalizacja, nie ma rywalizacji, bo nawet nikogo nie ma na tym szlaku. To dopiero wtedy odpuściła. I albo to się ukierunkuje w dobrą stronę, jak z tym bieganiem, czyli że
bo ambicja jako chęć wygrywania to nie jest nic złego. Ja bym nie zabijał tego dzieciaka. Tylko że trzeba to dobrze ukierunkować i dobrze małych dzieci sportować zabawą przede wszystkim, właściwie tylko zabawą. A dopiero później włączyć element rywalizacji. Teraz już jest spokojnie, normalnie. Wiadomo, że jest jeszcze kilka tysięcy uczestników biegu i nie ze wszystkimi trzeba wygrać. Jest wszystko jakby zrozumiałe. Przecież Coubertin mówił o szlachetnej rywalizacji. Tak. Więc o to tutaj chodzi, ale sport to jest rywalizacja, więc trudno, to są dwie grupy stojące naprzeciw siebie, więc trudno powiedzieć, że gdyby tego nie było, no to nie ma sportu, prawda? W takim razie nie rywalizujemy, tylko wszyscy robimy w mieście, prawda? Same mecze towarzyskie myślę, że ja bym nie interesował się sportem. To chyba jednak też o to chodzi. No właśnie. Potraktujmy może te słowa, całą powieść jako coś, co podsumuje naszą debatę. Coś, co w pewien sposób da nam prawdopodobnie jakąś lekcję w życiu. Ale i... to mi pomóczy. Rywalizacja, oczywiście. I chciałbym oficjalnie zakończyć, powiedzmy, tą debatową część i chciałbym przejść do części bardziej kuluarowej. Chciałbym również podziękować wszystkim zgromadzonym za obecność i za bardzo ciekawe pytania, gościom i prelegentom za odpowiedzi i za przede wszystkim nie tylko rozmawianie właśnie na tematy książkowe, ale poruszenie też tematów, które w książce znalazły się, można powiedzieć, pośrednio, ale Państwo poprzez opowiadanie swoich historii z życia rozwinęli je poza te ramy książkowe. Dziękujemy bardzo za to. Bardzo dziękujemy.